dzisiaj zapraszam do dzisiaj na film, w którym zrobimy sobie wegański dzień jedzenia i policzę przez ten dzień kalorie i ile mnie ten dzień kosztował, więc zrobimy sobie 4 posiłki, przeliczę wszystkie składniki na ceny, najprawdopodobniej to będą ceny po prostu z Biedronki, bo tam najczęściej robię zakupy, mam teraz produkty, które nie są do końca z Biedronki, ale po prostu uśrednijmy sobie ten jeden sklep. Na śniadanie będą placki takie szarlotkowe z tofu naturalnym, będzie źródło białka, będzie pysznie, będzie zdrowo i zrobię je w podwójnej porcji, ale wyliczenia będą wiadomo na jedną, więc zapraszam do mojej kuchni. Tofu i jabłka zetrę na tarce, żeby były bardzo drobne. Możecie to zblendować, drobno pokroić, pokruszyć. Ja po prostu zrobię to w ten sposób, ponieważ robi się to w miarę szybko, a fajne części wychodzą z tarcia tych rzeczy, więc... Tofu ścieram na tarce, możecie je też zblendować albo bardzo drobno pokruszyć. Tak naprawdę musi być po prostu w bardzo małych kawałeczkach. Dodaję proszek do pieczenia, cynamon, może to być przyprawa do pierników, mąka, wszystko mieszam, dolewam olej, do tego mleko sojowe, słodzik, może być cukier, wszystko dokładnie mieszam. Połowę jabłek ścieram na tarce, a tutaj widzicie 2 jabłka, ale ja Wam oczywiście podam przepis na jedną porcję, gdzie będzie jedno jabłko. I połowę tych jabłek daję do masy. Placki smażę na rozgrzanej patelni bez żadnego oleju. Pozostałą część jabłek daję do garnuszka z wodą i cynamonem. Placki przewracam na drugą stronę i podaję z masłem orzechowym i tymi podpieczonymi jabłkami. Bardzo fajne śniadanie. Gotuję też przepisy, które zje mój chłopak i robię kolejny film z 5 albo i więcej pomysłami na kotlety sojowe, bo wróciła mi faza na kotlety sojowe. Jest już na kanale, 2 części są na kanale przepisami na kotlety sojowe, podlinkuję Wam w opisie. Kotlety sojowe wrzucam do jakiejś miseczki, zalewam wrzątkiem i odstawiam na 10-15 minut. Dodaję do nich marynatę. Wszystkie przepisy macie dokładnie w opisie, składniki, ile czego do czego dodać. To jest bardzo fajna marynata, którą polecam Wam po prostu używać do kotletów sojowych lub tofu. Takie pokrojone kotlety sojowe z marynatą dokładnie mieszam. Możecie to na chwilę odstawić. Tak byłoby najlepiej, bo to fajnie wsiąknie w kotlety, ale nie jest to konieczne, bez tego wyjdzie równie smaczne. Może Wam trochę więcej tej marynaty zostać na brzegach, nie wsiąknie to tak super do środka, ale i tak jest super pyszne. Gotowe kawałki kotletów sojowych nadziewam na wykałaczki do szaszłyków. U mnie wyszły 2 szaszłyki. Jeżeli jakaś marynata Wam zostanie, to nałóżcie ją po prostu na te kawałki niemięska. Do tego przygotowuję sobie ziemniaki pieczone z brokułem. Ziemniaki kroję na małe kawałki, czym mniejsze kawałki, tym szybciej te ziemniaki mi się zrobią. Prosta sprawa, lubię mieć szybciej jedzenie niż później. Do tego dorzucam mrożony brokuł. Ja go wcześniej nie gotowałam, nie rozmrażałam. Stwierdziłam, że on się w piekarniku wystarczająco szybko i łatwo zrobi. Miałam tego brokuła około 100 gramów. Dodaję olej, do tego wyciskam jeden duży ząbek czosnku, doprawiam solą i pieprzem, możecie dodać jakieś inne przyprawy. Ja kiedyś miałam obsesję na punkcie przyprawy, która nazywała się przyprawa do ziemniaków i dodawałam ją do ziemniaków i to był... O, dodałam jeszcze trochę papryki słodkiej, żeby podbić smak i wszystko dokładnie mieszam, żeby te przyprawy były na każdym kawałku warzyw. Piekę to w piekarniku w 180 stopniach, jakieś 20 minut, coś koło tego. I do tego przygotowałam sobie jeszcze majonez wegański, ten z Biedronki, który ma całkiem fajne makro. I to jest moje jedzenie. Te kotlety upiekłam na patelni i tyle. Mam moje jedzenie, nagrałam dużo rzeczy i jestem tragicznie zmęczona, więc zobaczymy, co będę robić dalej w ciągu dnia. Chciałam nagrać jeszcze jedną albo 2 rzeczy, więc zobaczymy, bo światło teraz, wiadomo, coraz mniej go jest i coraz mniej go będzie, więc zobaczymy tak naprawdę, co będę, jak się będę czuła po zjedzeniu obiadu, bo jestem zmęczona mocno, może jeszcze jakaś kawka wsiądzie dodatkowa. Jem sobie teraz ten obiad. Pójdę sobie pochillować. Słuchajcie, ale fatalna sprawa. Miałam właśnie robić granolę na jutro i mam takie gigantyczne płatki owsiane, takie chyba, nie wiem, 2 kg tam było, albo myślę, że nawet i więcej. I ja sobie to przesypywałam z takiego dużego worka do słoika i zobaczyłam, że w tym słoiku
jest jakaś larwa robaka. No i przykro mi strasznie, bo muszę wyrzucić całe te 2 kg tych płatków. Nie chcę ryzykować, że mi się to rozniesie, że to zjem, bo mogę to przejrzeć tak naprawdę, ale nie wiadomo, co tam siedzi. Jak jakiś robak jest jeden w jedzeniu, to trzeba to wszystko wywalić. Mi tak strasznie przykro. Po pierwsze, tyle jedzenia pójdzie do kosza. To jest jedzenie, to są pieniądze, praca ludzi, zasoby. A po drugie, no nie mam płatków owsianych, żeby nagrać teraz tę rolkę. I mi bardzo przykro, bo już sobie przygotowałam rzeczy, ale tyle muszę wyrzucić tego. Taki wielki worek, ja wam pokażę. To idzie do kosza. Tutaj odkryłam, że jest robak, że chodzi, więc zalałam to wodą, bo się przestraszyłam. Tutaj mam słoik, w którym też zauważyłam, więc idzie to wszystko do kosza. Wyjątkowo tak nie ma takiego normalnego, porządnego obiadu, tylko teraz będę jeść kanapki, bo czemu nie? Do blendera wrzucam ząbek czosnku, właściwie 2 ząbki czosnku, koperek, ciecierzycę z puszki. Do tego dodaję przyprawy, czyli pieprz i sól. Trochę wegańskiego majonezu. Wszystko to dokładnie blenduję. Mamy to, uwielbiam tę pastę. To jest pasta koperkowa z ciecierzycy. Jest przepyszna. Jeśli nie lubicie ciecierzycy, to tutaj ją polubicie. Mam grahamkę i zjem tę pastę z nią i znowu pokroję ją na milion małych kromek cienkich, żeby mieć jak najwięcej kanapek. Jedna bułka, 10 kanapek. No nie 10, ale wiecie, o co chodzi. Kocham ten sposób, to jest lifehack, który zmienił moje życie dosłownie. Kromeczki z bułki smaruję tą pastą. Musicie spróbować tej pasty. Nawet jeśli nie lubicie ciecierzycy i nie lubicie koperku, to zakochacie się w tym naprawdę. Do tego pomidor i ogórek. Posypuję warzywa odrobiną soli i pieprzu i to jest mój posiłek. Nie wiem, jak to nazwać. Obiad, kolacja, przedkolacja. To jest moje jedzonko. Teraz wzięłam się za planowanie następnego dnia. Chciałam sobie wszystko zapisać, bo miałam dużo rzeczy do zrobienia, miałam wychodne. Chciałam sobie to wszystko usystematyzować. Na szczęście to się nie wlicza do kosztu dnia, więc zostaniemy przy niskim koszcie wyżywienia mnie w ten dzień. Robimy kolację. Do garnka wlewam olej, smażę na nim marchewkę. Właściwie tak tylko chwilę ją podsmażam i później od razu dorzucam ryż i suchą soczewicę. Będzie to mała porcja, nie ma tego za wiele. Wrzucam to i chwilkę też podsmażam, żeby to po prostu troszeczkę się tym olejem oblepiło. Do tego dolewam pasatę pomidorową z kawałkiem kostki rosołowej. Dolewam wodę, dolewam na początku mało, a później dolewam, jeśli trzeba, więcej. Do tego kawałek takiego zamrożonego mleczka kokosowego. Mam zawsze zamrożone takie mleczko na specjalne takie okazje. Dodaję sól, dodaję pieprz, dodaję paprykę słodką i paprykę wędzoną. Możecie sypnąć czosnek, możecie sypnąć zioła prowansalskie, oregano, bazylię. Do pomidorów pasuje praktycznie wszystko. I tak naprawdę mam teraz do zjedzenia 2 miseczki takiej ciepłej, rozgrzewającej zupy pomidorowej z soczewicą, z marchewką, bardzo, bardzo dobrej, rozgrzewającej i taniej, bo ten dzień naprawdę wyszedł tanio. Także to jest kolacja i jeszcze w garnku druga porcja. Koniecznie dajcie mi znać, jak podobał Wam się ten dzień i czy nagrywać kolejne wersje, ale już mam pomysły na kolejne, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. I widzimy się w następnym filmie. Zostawcie suba, komentarz i życzę Wam miłego dnia, wieczoru, poranka. Cześć!